Wielkopolscy rolnicy świętowali w Łuku zakończenie żniw. Starostwo powiatowe w Poznaniu dostało certyfikat bezpieczeństwa. Na basenach w powiecie poznańskim można się nauczyć pływać. Starostwo powiatowe w Poznaniu dostało certyfikat bezpieczeństwa wystawiony przez Związek Powiatów Polskich. Bezpieczeństwo urzędu jest jednym z elementów rankingu powiatów. Certyfikat bezpieczeństwa jest ważny przez rok. Dotyczy on przede wszystkim sprawdzenia poprawności działania w urzędzie, nie tylko od strony zabezpieczeń papierowych w zakresie ochrony danych osobowych, ale również, aby to bezpieczeństwo było w zakresie systemów teleinformatycznych, systemów, aplikacji, bazy danych, serwerowni, sieci. Urząd ubiegający się o certyfikat musi zagwarantować bezpieczeństwo fizyczne, komputerowe, osobowe i organizacyjne. Starostwo w Poznaniu spełnia wszystkie te wymogi. Identyfikacja pracowników w urzędzie za pomocą indywidualnych identyfikatorów jest równocześnie elementem systemu kontroli dostępu do pomieszczeń, archiwum, serwerowni czy pobierania kluczy. Bezpieczny jest również system informatyczny starostwa. Wszyscy pracownicy, którzy pracują w sieci teleinformatycznej, są widziani poprzez nadanie im indywidualnych loginów. Następnie codziennie wykonywane są kopie bezpieczeństwa. Cała nasza sieć jest monitorowana. Dostęp do sieci jest chroniony poprzez specjalistyczne urządzenie, jak i oprogramowanie typu firewall. Monitorowany jest dostęp do internetu i poczta elektroniczna. Bezpieczeństwo w urzędzie to jeden z czynników, który decyduje o tym, że powiat poznański zajmuje co roku czołowe miejsca w rankingu powiatów polskich. Koniec żniw, czas podziękowań i zabawy, czyli dożynki. Wielkopolscy rolnicy świętowali w Buku w powiecie poznańskim. To tu zorganizowano wojewódzko-archidiecezjalne dożynki wielkopolskie. Świętowanie rozpoczęło się otwarciem wystawy rolniczej. Prezentujemy nowe modele ciągników 3 i 4 cylindrowych w mocy od 80 do 110 koni mechanicznych, jak również nową serię ciągników 400, 4 cylindrowe, również podobnej mocy, oraz to, co wszystko Państwo widzicie tutaj, to właściwie są modele roczne lub dwuletnie, czyli stosunkowo dużo nowości na stoisku. Na pewno dla kogoś, kto jest zainteresowany sprzętem rolniczym, jest tutaj bardzo dużo ciekawych nowych rzeczy. Mszę świętą celebrował arcybiskup Stanisław Gądecki. Po nabożeństwie dożynkowe obrzędy przypomniał zespół pieśni i tańca Łany. Wieńce przygotowane przez delegację wielkopolskich powiatów i dekanatów oraz upieczone z tegorocznego ziarna chleby, które gospodarze dożynek podzielili wśród gości. Dożynkowe wieńce i stoiska były oceniane i nagradzane. Bardzo obfite zestawy upominków dla laureatów ufundował też powiat poznański, który był współorganizatorem uroczystości. Powiat poznański słynie z przedsiębiorczości, ale rolnictwo wciąż ma się tutaj dobrze, bo i w tej dziedzinie również potrzebna jest przedsiębiorczość i oczywiście gospodarność. Rozpakować trzeba i wtedy będziecie wiedziały. Zawsze trzeba poważnie traktować to, co się robi. Nasi rolnicy to bardzo poważnie traktują, bardzo poważnie podchodzą do swojego zadania, bo przecież to jest także przedsiębiorczość. To trzeba tyle wyprodukować, żeby sprzedać, żeby były pieniądze na następne lata, na następną produkcję. Ja jestem przekonany, że rolnicy w powiecie poznańskim tak właśnie potrafią robić. Buk, Stęszew, Dopiewo, sąsiedzi Buku, to są właśnie te gminy, gdzie rolnictwo ma jeszcze znaczące miejsce, gdzie tutaj ilość ziemi wykorzystywanej na uprawę roli czy na hodowlę jest znacząca. I też trzeba powiedzieć, że te gospodarstwa to są gospodarstwa, które patrzą na nowoczesne technologie, absorbują te nowoczesne technologie. Często to są gospodarstwa prowadzone przez ludzi dobrze wykształconych. Mieszkańcy gminy Buk radzą sobie nie tylko na roli, podołali też trudowi organizacyjnemu tak wielkiej uroczystości. Na pewno było to wielkie wyzwanie. Powołaliśmy zespół do spraw przygotowania tej uroczystości. Dzisiejsza uroczystość pokazała, że spełniliśmy oczekiwania. Udało się to pod względem organizacyjnym i dożynki przy wspaniałej zresztą dzisiejszej pogodzie wypadły chyba dobrze. Radość z udanych żniw przyćmiła nieco susza, która dotknęła wiele wielkopolskich gospodarstw.
nie koniec jeszcze suszy w Wielkopolsce, że jeszcze ta kolejna dekada i następna pokaże, że jeszcze w niektórych roślinach będziemy musieli dalej szacować i pewno to szacowanie skończy się dopiero na końcu września i dopiero będziemy mieli w skali kraju, jaki to jest mniej więcej rząd wielkości. Poszkodowani rolnicy nie pozostaną bez pomocy. Wystąpiliśmy do Komisji Europejskiej z wnioskiem o przyznanie nam dodatkowych środków na program wsparcia dla hodowców bydła w celu rekompensaty ubytku pasz. No i tradycyjnie już rolnicy w takich sytuacjach mogą liczyć na odroczenie kredytów, na odroczenie spłat podatku lub w ogóle niepłacenie podatku, odroczenie płatności związanych z ubezpieczeniem w KRUS-ie. Dożynki to jednak czas dobrej zabawy, a tej w Buku nie brakowało. Przyczyniła się do tego gwiazda wieczoru, zespół Eny. Dlatego wzmacnia mięśnie kręgosłupa, hartuje organizm, poprawia koordynację ruchową, spala kalorie i pozwala się zrelaksować. Pływanie. Z wodą warto oswajać już najmłodsze dzieci, ale trzeba pamiętać też o technice. Takie możliwości daje Akademia Pływania. Zajęcia odbywają się na kilku pływalniach w powiecie poznańskim, między innymi w tarnowskich termach. Letnia odsłona akcji cieszyła się sporym zainteresowaniem. Zajęcia ponownie ruszają w połowie września. Każdy swoje umiejętności może szkolić pływackie w różnym wieku. Obłożenie, patrząc na to, które tutaj się odbywa, jest bardzo duże. Z chętnych osób jest do nauki coraz więcej przychodzi. Zajęcia w ramach Akademii skierowane są dla każdego. Najmłodsi mają okazję oswoić się z wodą i rozpocząć naukę pływania, a starsi ją doskonalić. Nauka dla tych najmłodszych grup odbywa się w tym basenie. To są zajęcia związane z takim typowym oswojeniem, czyli z zanurzaniem głowy do wody, z umiejętnością położenia się na wodzie, wydechu do wody. Te najprostsze takie rzeczy, które pozwolą dzieciakom później w taki płynny sposób przejść do takiej typowej nauki już konkretnego stylu. Uważam, że bardzo dobry pomysł. Jak dzieci od małego zaczynają taki kontakt z wodą i naukę pływania, to później o wiele, wiele lepiej się rozwijają. Także świetna sprawa. Podczas zajęć można nauczyć się pływania na grzbiecie, kraulem, żabką i delfinem. Akademie Pływania prowadzą też pływalnie w Kurniku i Suchym Lesie. Wakacje się skończyły, a krwi wciąż brakuje. Dlatego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wyjeżdża w teren. Regularnie odwiedza miejscowości w powiecie poznańskim. Cały czas nasze zespoły wyjazdowe są w terenie, jeżdżą na terenie właśnie powiatu poznańskiego oraz całego województwa wielkopolskiego. Praktycznie codziennie mamy co najmniej dwie akcje wyjazdowe i dzięki temu jestem pewien, że każda osoba, która chce oddać krew, znajdzie miejsce dogodne w najbliższym miejscu do swojego miejsca zamieszkania. Tak było w ostatnią sobotę wakacji w Tarnowie Podgórnym. Zbiórkę krwi zorganizowało Stowarzyszenie Dar Serc. Honorowi krwiodawcy nie zawiedli. Mam rzadką grupę krwi i możemy przyjąć tylko moją, więc głównie dlatego. Jest najbardziej potrzebna. Krew jest potrzebna nie do zastąpienia niczym innym, więc bardzo chętnie oddaję. Póki będę mógł, to będę oddawał. Podczas akcji krew oddało 115 osób, wśród nich było prawie 40 kobiet. 15 osób zrobiło to po raz pierwszy. Coraz więcej młodych osób, a szczególnie kobiet, włącza się do tych akcji. I przede wszystkim młode osoby, a to jest podstawą tego twierdzenia, że będzie lepiej. W sumie podczas akcji udało się zebrać ponad 52 litry krwi. Aktualny stan zapasu krwi poszczególnych grup oraz rozkład jazdy krwiobusu można znaleźć na stronie internetowej www.rcki.poznan.pl.
Przedsiębiorcy, pomysłodawcy inicjatyw obywatelskich i organizacje pozarządowe mogą zostać laureatami Nagrody Starosty Poznańskiego. To są takie trzy obszary, w których upatrujemy najlepszych kandydatów do tej nagrody. Ta nagroda starosty ma pokazywać, że myślimy o ludziach, myślimy o naszych mieszkańcach, myślimy o ludziach, którzy robią coś więcej. Kryteria konkursu są surowe. Wniosek o nagrodę może złożyć grupa co najmniej 100 mieszkańców powiatu poznańskiego, grupa co najmniej 3 stowarzyszeń lub organizacji społecznych, bądź instytucje powiatowe i gminne. Wnioski z opisem zasług kandydata do nagrody można składać do 1 listopada w gabinecie starosty. Rokietnica zaprasza Wielkopolan na rumpuć. Na rumpuć, czyli na najpopularniejszą i najsmaczniejszą zupę w powiecie poznańskim. Na rumpuć, czyli na wielki rokietnicki festyn. 5 września od 11 na placu przy trakcie napoleońskim. W programie między innymi rajd rowerowy, konkursy, koncerty, pokazy, sołeckie potyczki, a do zjedzenia 1600 litrów rumpucia. Gwiazdy wieczoru to Cezary Zybała-Strzelecki i Marta Bodulka. Zapraszamy do Rokietnicy. Powiat poznański. Co jest tak niezwykłego w miejscu jak to? Miejscu, gdzie króluje aktywność, a sport i turystyka wypełniają wolny czas. Gdzie wypatruje się nowych wyzwań, stawiając na kolejne inwestycje. To w powiecie poznańskim nauka i rozwój trafiają dokładnie w punkt. Wszystko to za sprawą wrodzonej cechy ludzi i chęci poruszania pewnych rzeczy. To ludzka aktywność i emocje zmieniają marzenia w przedsięwzięcia. Powiatowa 17. Powiat poznański.